Witam drodzy widzowie ponownie w poniedziałek. Dużo informacji się przewija i jedną z nich wam chciałbym przekazać. W piątek 14 października miało miejsce silne trzęsienie ziemi na Syberii. Jego epicentrum znajdowało się pod dnem najgłębszego jeziora na świecie. Wody Bajkału zaćmiły wstrząsy, które zarejestrowano aż w 4 rosyjskich obwodach. Odczuli je m.in. mieszkańcy Irkucka, Ułan, Udę. Zdaniem ekspertów to zapowiedź pęknięcia skorupy ziemskiej. Wstrząs zaniepokoił mieszkańców Irkucka, około 70 km od jeziora Bajkał, i Ułan Udę, około 100 km od Bajkału. O zdarzeniu poinformowało również Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych w Rosji. Sami przyznacie, moi kochani widzowie, że to ciekawa informacja, no i ciekawe zdarzenie. I mało gdzie o tym informują. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Z góry pozdrawiam, Shadjoker.